My sobie nie układamy życia, my się tylko dupczymy od czasu do czasu, nie rozumiecie tego? Live'a będę robić losowanie, z kim pójdę do łóżka, kurwa. Do zabawców pójdę? Nie pójdę! Wolę do mafii rosyjskiej się zgłosić niż do was! Kochani, ale troszkę tych włosków zostaw, dlatego że ja lubię, jak kotek ma trochę futerka. O, on już jest chyba gotowy do akcji. Witajcie. Wiem, że dawno mnie nie było, ale raczej już nie będzie, albo do pewnego czasu. Niestety życie. Na kanale nie pojawia się już nic od paru miesięcy, u Elki też nie ma nic nowego. Ja też już mam dość, ile można. Kanał zostanie. Wszystkie filmy zostaną, by można było wspomnieć sobie lepsze czasy, jak uniwersum było spokojne. To, co zobaczyliście na początku, tak miało wyglądać nowe intro. Przykre, ale tak czasem trzeba. Ja jednak chciałbym podziękować kilku osobom. Zarii oraz Lejrze, które pomagały przy filmach z informacjami czy pilnowaniu serwera. Sabrince Kalafiorowi za to, że wytrzymywali na serwerze, w momentach, gdzie było ciężko. Tym, których nie ma również. Wszystkim, którzy dołożyli chociaż małą cegiełkę do serwera czy kanału. Dziękuję. Wam, ci, którzy to teraz oglądacie, oraz tym, którzy to oglądali, również dziękuję. Dzięki wam były te filmy, widząc jak filmy mają po tyle wyświetleń, chciałem to robić. Jak powiedziałem wyżej. Czy coś się jeszcze pojawi? Nie wiadomo, na obecną chwilę nie. Dziękuję za wspaniałe półtora roku. Elka, teraz do ciebie, w tym wszystkim, tobie również należą się gratulacje, gdyby nie ty nie byłoby Iskarioty czy Albusa Dumbledora, czasem potrafimy zapomnieć, że to Elka jest tu atrakcją, nie jakiś łysy pseudozakolak z bebzunem, który robi gównianą muzykę, albo biznesmen, który jest bity na każdym kroku. Wszystko, każdy serwer uniwersum kręci się wokół Gawinowej. Ale do brzegu, Elka zamiast chlać i drzeć buzię na streamach i upodlać się za 500 zł. Zawalcz w końcu o coś, wiem, że to co teraz tutaj mówię jest nierealne, ale dorośnij. Postaraj się bardziej. To na tyle. Pozdrawiam i dziękuję, Albus Dumbledore. Don't be so serious.